cena wycieczki co do zasady nie może się zmienić. Jeżeli się oczywiście zmienia, to pod pewnymi określonymi zasadami. Przede wszystkim, jeżeli biuro podróży chce w przyszłości podnieść cenę wycieczki, to musi taką możliwość zastrzec w umowie. Czyli musimy w naszej umowie mieć konkretnie napisane, że cena wycieczki może się zmienić. Jeżeli się cena wycieczki podwyższa, to ze względu na trzy tylko sytuacje. Czyli po pierwsze wzrost kursów walut, po drugie wzrost kosztów transportu, na przykład za paliwo, po trzecie wzrost różnych opłat i podatków, na przykład opłaty lotniskowej. To są tylko te trzy sytuacje, w których cena wycieczki może się zwiększyć. Co ważne, cena wycieczki nie może wzrosnąć na 21 dni przed naszym wyjazdem. I tu też dobra informacja, jeżeli biuro podróży wpisuje w umowę, że cena wycieczki może wzrosnąć na przykład, bo podróżuje paliwo, to jeżeli to paliwo stanieje, to również cena wycieczki musi się obniżyć. Jeżeli cena wycieczki się zwiększy, to konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, ale ważna zmiana, możemy odstąpić od tej umowy, czyli zrezygnować z wycieczki, tylko wtedy, jeżeli cena naszej wycieczki wzrośnie o ponad 8%.